Teatr Witkacego z Zakopanego i Works Center z włoskiej Pontedery to gwiazdy tegorocznego festiwalu Źródła Pamięci Szajna Grotowski Kantor. Jest poświęcony trzem wielkim reformatorom światowego teatru, którzy pochodzą właśnie z naszego regionu. Podczas festiwalu oprócz spektakli będą konferencje naukowe, wystawy i pokazy filmów, a dziś szefowie przedsięwzięcia zaanonsowali pełny program listopadowej imprezy w Rzeszowie. Jest wielu, którzy nie wierzą, ale mnie wówczas umarłego przecież... Festiwal Źródła Pamięci przyciąga artystów, naukowców, krytyków, media i zespoły teatralne, które korzystając z twórczości Wielkiej Trójki, czyli Szajny, Grotowskiego i Kantora, tworzą unikatowe spektakle. 6 lat temu jego markę stworzyła i wykreowała Aneta Adamska, właścicielka autorskiego Teatru Przedmieście. Z jednej strony chcemy zapraszać artystów światowego formatu, ale nie zapominać o tych miejscach, takich jak Wielopole, takich jak Nienadówka. Połączyć to, co lokalne, z tym, co światowe. Grotowski, Szajna, Kantor. Dziś to nazwiska, symbole dla tych, co na całym świecie zmieniają i tworzą sztukę sceniczną, gestem, słowem i obrazem. Ich dzieła są czymś więcej niż teorią teatru. Weryfikują wartość oraz wiarygodność sztuki. Te z najwyższej półki obejrzymy początkiem listopada. Edycja rozpocznie się 3 listopada i potrwa do 6 listopada. W ramach wydarzenia wiele ciekawych przedsięwzięć, prezentacji, konferencji naukowych, projekcji filmów i oczywiście spektakli. Zakopiański Teatr Witkacego zaprezentuje Barabasza oraz Demonizm Zakopiański, a scena plastyczna Kul Lustro Leszka Mądzika na motywach twórczości Brunona Schulza. Teatr Przedmieście zobaczymy w prapremierowym ostatnim rozdaniu na podstawie powieści Wiesława Myśliwskiego. Z kolei Siostra Siostrze będzie propozycją Teatru Maska. To również ważna literatura, Oksana Zabuszko, historia trochę jak nasza Balladyna, przepięknie opowiedziana w bardzo plastyczny sposób, prawie bez słów, z muzyką na żywo. Najważniejszym wydarzeniem festiwalu ma być spektakl The Underground, A Response to Dostojewski. To pierwsza w Polsce prezentacja najnowszej produkcji Works Center i Tomasa Richardsa, artystycznego spadkobiercy Jerzego Grotowskiego.